Wędrownicza Watra jest dla mnie, oprócz tego, że corocznym zlotem wędrowników z całej Polski, to jeszcze całoroczną pracą, która dzięki planom, które powstają we wrześniu, może nawet wcześniej, drużyny są w stanie realizować cele, założenia, które przygotowali sobie na początku roku. Takim momentem, kiedy mogę utwierdzić moją wiedzę na temat wędrownictwa i zdobyć nowe, przydatne mi rzeczy, które będę mogła wykorzystywać w przyszłym roku harcerskim. O ja! No jest to spotkanie takie, w którym jest to miejsce stworzone dla ludzi do wymiany doświadczeń, gdzieś tam pracujących z tą samą metodyką, z wędrownikami. Jest to takie centrum wędrownictwa. Na jeden dzień w Polsce się wszyscy zjeżdżają i mamy wędrowniczo miasteczko, gdzie każdy może wszystko sobie opowiedzieć, wymienić się doświadczeniami. Wędrownicza Watra to jest dla mnie takie podsumowanie roku i okazja do wymiany doświadczeń z drużynowymi i z innych drużyn. Przygodą, bo zawsze chciałam pojechać na Wędrowniczą Watrę i poznać wspaniałych ludzi. I tak też się stało. Ludzie, których tutaj spotkałam, są naprawdę super i można wymienić się doświadczeniami i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. Watra Wędrownicza jest dla mnie całorocznym projektem, tak jak dla całego mojego patrolu, który motywuje nas do działania i do fajnej służby. Wędrownicza Watra dla mnie jest osobiście takim ogromnym źródłem motywacji, miejscem, gdzie mogę poznać wędrowników z całej Polski i po prostu wymienić się z nimi doświadczeniami, poznać inny punkt widzenia i porozmawiać o przyszłości naszego ruchu. Myślę, że to ludzie, to przyjaźnie, to największa wędrownicza impreza i to dużo, dużo nauki. Ciężkie pytanie. Wędrownicza Watra jest już powiedzmy dla mnie tradycją, bo jest już chyba moja 8. czy 9. nawet nie liczę. Jest to dla mnie element obowiązkowy każdego lata, każdych wakacji. Bo jest to coś niezwykłego, nawet jeżeli w tym roku jest taka wyjątkowa, inna, niewielka, ale jest to coś, bez czego moim zdaniem wędrownictwo nie miało prawa by istnieć tak jak, albo wyglądać, tak jak wygląda dzisiaj. Jest to coś niepowtarzalnego, bo i motywuje przez cały rok do pracy wewnątrz drużyny i daje niesamowite narzędzia drużynowym, instruktorom wędrowniczym do pracy ze swoimi jednostkami, ze swoimi wędrownikami, ale też stwarza niesamowitą i niepowtarzalną możliwość spotkania się z innymi instruktorami wędrowniczymi z całej Polski i daje szansę na wymianę doświadczeń i pomysłów na pracę w kolejnym roku.